Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku w naszej serii do Parasite Eve 2. Zostawiłam sobie tutaj tą kwestię, czekajcie, zanim zaczniemy zajmować się tym boksem w jej aucie, to jeszcze chciałabym zajrzeć tutaj, czy możemy sobie na przykład coś kupić, ile mam tego expa, czy tego nie, expa tylko BP, za co ona nam mówiła, że możemy, no właśnie. Weapons. Mamy 3696 i mogłabym kupić sobie M4A1 Rifle. Rifle, czyli rozumiem, że to jest chyba jakaś snajperka? Nie wiem, czy ja chcę snajperka. No ale słuchajcie. Wezmę. Amunicja jaka do tego powinna być? A, tu jest Rifle. Ile? Dobra, więcej nie kupuję. W dupie jestem. Okej, okay, będziemy pić wodę, będziemy. Aha, wiem co jeszcze chciałam, dobra. Generalnie tak. Tu jest rifle. A gdzie ja mam granatnik? Ja po prostu tego nie ogarniam, wiecie o tym, nie? Dobra. A co z tą energią? Jakbym chciała tą plazmę. O! Wszystko sobie tutaj. Leczenie też bym chciała, no. Aha, nie mamy tyle expa. Dobra, rozumiem. W porządku. A czy możemy sobie... nie możemy. Dobra, no rozumiem. Dobra, chodźmy jeszcze do tego bagażnika, bo jakby dalej nie kumam, dlaczego jakby nie mam tego granatnika. Tu możemy sobie poprzechowywać, wiecie, różne rzeczy. Znaczy, na pewno bym chciała sobie zabrać to. Patrzę jeszcze, ile mam slotów. Penicylinę. Winyl pack. Co to jest? Ale dlaczego stąd wyszłaś? Ja bym chciała zobaczyć... Właśnie, co to jest? Blood substituted restores HP and MP to max. Oczywiście, że ja to chcę. MP boost też. Co to jest? No, chcę. Dobra, tyle by było, nie? Dobra. Teraz tak. Widzicie? Mamy tutaj... Okej, i to ile kosztuje, rozumiem. Dobra. Ja chcę teraz zobaczyć, dlaczego ja tutaj nie mam żadnej broni. Gdzie są tamte bronie? Ja serio nie mam zielonego pojęcia. I have no other armor. No na pewno musimy sobie dać to. Musimy sobie dać naboje do tego. W razie W, nie? I ten belt. Gdzie jest ten belt? Nie mogę. Pepper spray. Dobra. Na razie tak. Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego nie mamy tego granatnika. Co się z nim stało? Bo to dziwne jest, nie uważacie? W ogóle z tą drugą bronią też co się stało, którą zdobyliśmy. Dobra, no nieistotne. Mówię, ja nie do końca ogarniam mechanikę tej gry.
Idę zapisać sobie raz jeszcze i będziemy ruszać w trasę, tak? Okej. No, zobaczymy, czy nie będę mieć żadnych problemów. Myślę, że będę, ale okej. Lecimy. Dobra. No to lecimy. To chyba jemu znowu musimy powiedzieć, że jesteśmy gotowi, tak? Co? No ale po co? No przecież ja już tam byłam, o co chodzi? Powinnam jeszcze wziąć jakieś itemki? To też mogę wziąć w sumie. To ja już przecież wzięłam. O co tutaj chodzi? O kuźwa. Następne już wiem, co sobie wezmę. Przepuścisz mnie już teraz? Ready. Okej, otwieraj bramę i jedziemy. Ciekawe te pustynne klimaty, co to nas czeka. Okej, no area 272, dobrze, że nie area 51. Zabierzmy sobie amunicję. No i zobaczcie, HP wszystko nam się zarestartowało. To tak ma być? Mówiła, że musimy poszukać ludzi. Jakiś gość tam był, okej. Wiecie co, no jesteśmy w nowej miejscówce, ja wiem, że to jest jakaś żenada, ale ja sobie muszę to zapisać. Co? Że 75 centów. Dobrze, dobrze, że ona ma hajs. No jakby przyjechała tu bez hajsu, to no byłby dramat. Nie uważacie? Dobra. Czy ja tu wejdę w takim razie? Jack Cactus z jedną stroną. Locked. No dobra, a tu? Nie. Okej. No. Właśnie tak. No. No, będzie grubo. Czuję to. Bo mam wrażenie, że wszystko mi się... Wszystko mi się tutaj...
change na co? Mieliśmy takie coś do... No nic, zobaczymy. Dobra, po kolei może będziemy sobie tutaj... Nie dostałam w ogóle żadnego HP, wiecie? Nobody's home. Ale mogłam wejść. Okej. Okay. Okej, okay, jakiś doktor... Holiday 1851. Okej. Okay. Ciekawe, czy znajdę tutaj coś pożytecznego dla mnie. Powiem wam szczerze, że trochę się sram, bo ja tego nie pamiętam. Znaczy, pamiętam tą miejscówkę, oczywiście, że tak. Ale absolutnie nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się robiło. Czy ja tu w ogóle kogoś spotkam znaczącego? No myślę, że tak, skoro ktoś tam się jej przyglądał, tak? A to jest przejście do jakiegoś innego miejsca. To nie, to ja nie chcę. No nie ma nikogo, ale wejdziesz. Przecież się znam. Wiecie co, może przetestujemy to drugie. Bo jest w sumie ich tam dwóch. No dobra. Dostanę jakieś HP? No patrzcie, France mi nie dają HP. Dlaczego? To jest ciężkie. To będzie strasznie upierdliwe. No. Też sobie, ja nienawidzę w ogóle, jak się gdzieś jedzie, słuchajcie, w domki na wakacje i tak dalej. Ja nienawidzę, jak w łazience jest... jak jest, kochani, okno. Nie rozumiem tego. Nic tu nie ma, cholera jasna. Po co ja tu przyszłam tracić HP? Znaczy nie tyle co HP. No nic. Nic, słuchajcie, nic. Dupa Jasia. Pokój 4 jeszcze. Aha, jeszcze w trójce mnie nie było. Super. W każdym będę, słuchajcie, do każdego będę zaglądać. A, zamknięte. Trójeczka. Okej, okay, to nawet dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, może to nam się przydać. Mogę tak naprawdę w każdą majkę iść i teraz się zastanawiam. Może nie tędy. Chodźmy jeszcze tam. Bo jak stąd mi ten piesek wyskoczył, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I tak z każdej majki mi pewnie jakieś beboki będą wyskakiwać. Motel. Nobody's here. I zamknięte. Salon Janet Royce looks closed. Ja pikole, to gdzie ja mam iść? A czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu są jeszcze jakieś drzwi. O, proszę. Dobra, już widzę, że będzie jakaś kapa. Mhm. Coś jest zapisane na czerwono. Solve my riddle for you.
Dr. Field Street. Okej. No cóż, no musimy, nie? Czekajcie jeszcze. No muszę chyba ten lepszejszy, no. Musiałam. MP mi, ale bardzo malutko mi, słuchajcie, to MP wzrasta. No to jest jakaś żenada. Jak tutaj też nic nie będzie, to ja dostanę szału. No co cię tak ten kibel dziwi? Przestań, Aja. Nie wiem, po co ja tutaj wlazłam. Czy tam była podpowiedź chyba z tymi... O! Tam była chyba podpowiedź z tymi numerami telefonów, ale nie jestem pewna, co się wszystko okaże. Te daty może będą nam potrzebne. Okaże się. Bo rozumiem, że tutaj nie wejdę, tak? Ona w sumie nie powiedziała. Nobody's here, okej. Okay. Zachodźcie jeszcze na górę. Ja się tu chyba nie dostanę, co? No jak nie wlazła, to zamknięte. A tu? Dobra, czyli jednak tamta furtka, z której wyleciał ten piesek. Chciałabym zobaczyć, czy mogę... przeładować. Dobra, walić to. Martwi mnie to, że mi to chapa nie rośnie. Będę musiała tylko bazować na razie na apteczkach. Jest jakieś wejście. Nie wiem jeszcze, czy tam wejdę. Stara studnia. Aha, oczywiście. Czekajcie. Tym? Pięknie. Dobra. Muszę znowu tym... No, przestań! Nie mogę już. No to przecież one mnie zeżrą. Dramat. Recovery. A ja cię proszę. Nie no, żenada. I patrzcie, dalej mi HP nie rośnie. MP wielce. Nie tak. Dobra, weź użyj jakiegoś... recovera. Aha, ja sobie w ogóle ich nie pozabierałam z sobą, nie? Nie no, to już jest w ogóle sztos. Nie wiem jeszcze, co mogłabym tutaj dać. Nic za bardzo nie mam takiego. Muszę sobie trochę rzeczy pozabierać. A co to jest za butelka? O, okej. Okay. Recovery 3. A to do czego? Hydra. Uuu.
Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale... Czekajcie, ja to... Dobra. Ale... No... Może być dobre, ja niepotrzebnie zaglądałam do tej studni. Czy jak zajrzę do niej drugi raz? O, kuźwa. O! To niepotrzebnie tamten zużyłam. Przynajmniej mi się zwróciło. Dobra. Nie jest zamknięta, to chociaż jakieś jedne drzwi, które nie są zamknięte. O, kurde. Wiecie co? Ja to chyba kojarzę. Tutaj co? Nothing happened. Będzie jakaś zagadka? Czy mi się wydaje? Tu są jeszcze jakieś drzwi. Zaraz. O, czekajcie. Ktoś jest po drugiej stronie. To może ten ktoś, kto nam się, wiecie, przyglądał. No, przeciągnij. Aha. To rozumiem, że... Dobra, ja chyba wiem, o co chodzi. A czy te drzwi, one są otwarte, zamknięte? Okay. To czy ja teraz będę mogła tymi guziczkami mogę operować? To teraz tak, up, down, turn. No to up. Chciałabym się po pierwsze dostać do bagażnika. To w ogóle po pierwsze. Później do tego przycisku. Obkręć mi tym. No i down. Może będzie tam co dobrego w tym bagażniczku, co? A później zrobimy tak. Nie wiem, czy już będę mogła się może dostać do tego przycisku. No i? Shotgun. No chciałabym tego shotgunika. Weź przyciśnij to. Dobra, tylko teraz muszę znowu sobie przestawić to autko, nie? Czyli teraz tak, znowu do góry. Ale czekajcie, bo jak dam w tamtą stronę... Poczekajcie. A daj na dół, bo teraz mnie tak zastanawia, że jak dam go do, na odwrót, to ja się tam nie dostanę. Ja bym się jakoś musiała tam od boku dostać. Mogę przekręcać, kiedy to jest na dole? Mogę. A mogę. A widzicie... A moment, moment. Jeszcze mnie jedno interesuje. A może... A tego nie mogłabym sobie tak, wiecie, otworzyć tego tu z boku. Unlock. O Boże. Jesus. I teraz będę mogła to przestawić. Jezu, dobrze, że to zrobiłam od razu. No jednak myślisz, Nati. Up. No bo nie przeszłabym tam, gdyby, wiecie, to auto było tak bokiem. O to mi się rozchodziło. No dawaj, dawaj. No i down. W sumie chyba na dół bym nawet nie musiała tego dawać, ale niech będzie. Dobra. Przechodzimy na drugą stronę, bo jestem bardzo ciekawa, kto tam jest.
Myślałam, że mi się gra zawiesiła. Chyba bym się zdenerwowała. Kto tam? Co robisz w moim garażu? Nie strzelaj. FBI. Nie ruszaj się. Od kiedy FBI ma prawo wchodzić na prywatną posesję? Wyglądasz prawie jak człowiek. Nie jestem jedną z tych bestii. Mogę ci pokazać odznakę. Proszę bardzo. Mist. Tak. Tajna agencja. Przyniosłaś jakiś przyjaciół ze sobą? Tylko ja. To było dobre. Słyszycie? Są tu jeszcze jakieś kreatury w pobliżu? Czy wiecie, bestie, nie? No co tu się tak naprawdę wydarzyło? Długa historia, powiem ci później. On by się mógł mi dać swojego shotguna. Pomogę ci. Lepiej nie. Musisz być zmęczona po takiej długiej podróży. On mi daje klucz do motelu. Wiem, gdzie jest szóstka. Doskonale wiem, gdzie jest szóstka. Nazywam się Douglas. Aya Bra, please to meet you. Aya. Brzmi znajomo. Sądzę, nie sądzę. To japońskie imię. No, może nas kojarzy, słuchajcie, bo chyba o nas było głośno, że jesteśmy hunterami potworów. Czekajcie, czy ja mogę mu zajumać tego shotguna? Okej, chyba nie mogę jednak jego shotguna wziąć. A szkoda. Widziałam, że tam są drzwi. Możemy sobie pewnie odblokować. Nothing interested. To jest są okno. To jest okno. Myślałam, że to są drzwi. Żadne toolsy są jej niepotrzebne, jakaś psychiczna jest, czy jak? Dobra, to jeszcze tylko jedne drzwi nam zostały i później do jej pokoju. Pewnie tam będzie jakiś safe. No, motel nie jest w tą stronę, patrzcie, nie da nam przejść. Co za ciul jeden, no. A czy w tym pomieszczeniu są jeszcze jakieś inne drzwi? Bo tymi, poczekajcie, tymi przyszliśmy. Były, ale chyba zamknięte, tak? Czy mi się wydaje? Tu są. Aha, zamknięte. No to chyba nie mamy wyjścia. Naprawdę, czuję się, jakbym w tą grę grała na ślepo. Ciekawe, czy będą tam jakieś bebuki. Pewnie tak. Boże, się przestraszyłam. Czy wy to widzieliście? Ja się nie nadaję na tą grę. Dlaczego mi HP nie rośnie?
tam urosło jakieś gówno. Ja tego nie widzę, wiecie? Jeszcze tam są beboki. Jak ja mam to zrobić? Żyję sobie tego. Ale MP nie mam praktycznie nic. Daj ta spokój. My idą tu czy jak? Jezus, trzy są. Was już chyba pogięło totalnie. Dobra. Coś mi tam MP wzrosło. Dobra, nie tutaj. Tutaj był chyba ten pokój numer 6, tak? Dobra. Mam nadzieję, że żadnego beboka nie będzie. Bo to by była trochę lipa. To byłby zamach na Aję. Oho. No poproszę. To Steam. Okej. Okay. Czy ja mam w ogóle jeszcze jakieś miejsce? Jakiekolwiek? No jedno. Na razie ten jeden Combat Light będziemy mogli tu wrzucić. Czy jeszcze jest coś, co mi się powtarza? No, na razie resztę zostaw. Nie wzięłam żadnych ubrań na zmianę. No to pozdro. Mr. Douglas gave me the best room in the house. Annie Oakley. Te daty na bank. Ja sobie po prostu, wiecie co, ja te wszystkie daty sobie pospisuję na następny odcinek, żebym miała, wiecie. Żebym miała. Ewentualnie poprzygotowywane na jakąś zagadkę, bo tam coś było. Okay. Ja tu pamiętam tą scenkę, będzie taki filmik, jak Aja będzie brała prysznic. Wszyscy się jarali, pamiętam tą sceną. Dobra. My sobie to sejwujemy, bo tak naprawdę powinniśmy już kończyć odcinek. Zasejwuj. Zerknę tylko, co jest na balkoniku, ale będziemy kończyć. I w ogóle przydałoby się podejść po naboje. A, tu jest I can see the water, tower from here. No my zapewne właśnie musimy się tam dostać. Ale tam ktoś jest. Co to za gość? Dobra.
No to wiecie, ja sobie to jeszcze raz zasejwuję już poza nagraniem. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. Zapraszam Was już za tydzień, więc oglądajcie, komentujcie. Jestem ciekawa Waszych opinii. Ja wiem, idzie mi słabo, ale no cóż, ja i tak wiem, że dam radę. Także do usłyszonka, pa, pa.